witajcie w następnej degustacji. Tym razem polsko-angielskie piwo. Browar 100 Mostów w kolaboracji z Little Earth Project stworzyli piwo Beer the Table. 4,5% alkoholu. Jest to piwo z serii Wild. Jak sami przyznają, pierwsze piwo z tej serii, które jest zrobione bez owoców, bez dodatku owoców. Bardzo ładna buteleczka, taka półszampańska, ale z kapslem. Kapsel czarny, golas, nic ciekawego, gdzieś mi tu spadł. Co oni tu piszą? Piwo niepasteryzowane, niefiltrowane, refermentowane w butelce. Ale co ciekawe, to jest, że piszą, żeby być przygotowanym na to, że może wyskoczyć z butelki. Piwo refermentowane z wysokim wysyceniem CO2, chłodź w temperaturze poniżej 5 stopni, co najmniej przez 24 godziny. Otwieraj i lej ostrożnie. Skład: słód jęczmienny, pszeniczny, żytni, płatki owsiane i pszenne. Co ciekawe, na czym polegała kolaboracja? Kolaboracja polegała na tym, że Little Earth Project dostarczył ich własną, ich własne drożdże zebrane ze skórek jabłek niedaleko nich. Także no to. Natomiast Browar 100 Mostów użył własnego szczepu drożdży belgijskich i Brut Mélange. Chmiele to przepraszam. Chmiele to Tettnanger i Mosaic. IBU to 30, a Exact 10%. Piwo, jak widzicie, jest dosyć jasne, ale mętne. Piana nieduża, natomiast drobno pęcherzykowa bardzo ładna, tu już zaczyna opadać. Niestety nalało mi się troszkę z osadem z samego dna, piszą, żeby tego nie robić. Także, dobra, to spróbujmy. Aromat jest przyjemny, cytrusowy, może nawet bardziej cytrynowy w tym sensie, lekko kwaśny, troszkę słodowy i takie funkowe nutki troszeczkę. Dobra, to spróbujmy. Ciągle dosyć duże wysycenie. Aż tak gryzie w język. Ale piwo samo w sobie jest takie lekkie, odświeżające, z takimi właśnie kwaskowymi, cytrynowymi nutkami. Może nawet bardziej kwaskowe niż same nutki, ale nie jest kwaśne jako takie. Czuć zdecydowanie ziarnistość pszenicy tutaj, ale ona jest osłonięta tymi płatkami, znaczy wpływem płatków owsianych, które tak nadają taką aksamitność tutaj. Troszkę jest takich funkowych, belgijskich nutek, lekko może nawet przyprawowych. No i jest goryczka, która jest taka przyjemna, ziołowa, nie jest bardzo wyeksponowana, ale jest zaznaczona ładnie. Bardzo odświeżające, lekkie piwo, niesamowicie pijalne. Naprawdę bardzo ładnie gasi pragnienie. Fajna rzecz, fajna rzecz. Mam to spróbować. Zdecydowanie jest to bardzo przyjemne piwo. Szczególnie na jakieś cieplejsze dni, ładnie schłodzone, tak jak proszą, naprawdę orzeźwia. Także bardzo mi się podoba.
Mam także nadzieję, że ta recenzja Wam się spodobała, tak jak podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwonku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie!